Witam serdecznie na trzeciej kolacji z poezją Walta Whitmana. Dzisiaj dalej będziemy przyglądać się jego życiu i poezji. Podczas wojny secesyjnej Whitman zajmował się rannymi żołnierzami w Waszyngtonie i jego okolicach. Wtedy też często widywał Abrahama Lincolna, który budził w poecie niemałe uznanie. Dowodem tego są choćby wiersze, a jednym z nich jest wiersz pod tytułem Kapitanie mój, kapitanie, który powstał pod wpływem głębokiej żałoby Whitmana po zamachu na Lincolna w 1865 roku. Teraz właśnie chciałabym przedstawić ten wiersz. O kapitanie mój, kapitanie, o kapitanie mój, kapitanie, nasza straszliwa podróż skończona. Oto nagroda przez nas zdobyta, statek przeszkody wszystkie pokonał. Już bliski port, już słychać dzwon i wiwatują tłumy. Na dzielny okręt patrzy lud, pełen radosnej dumy. Ale o serce, 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 o krwi czerwonej ślady, gdzie na pokładzie martwy legł mój kapitan zimny i blady? O kapitanie, mój kapitanie, powstań i wsłuchaj się w dzwony. Wstań, to dla ciebie flaga powiewa, na brzegu lud zgromadzony. Wieńce wśród wstęki fanfar dźwięk, dla ciebie płynie żywy. To ciebie falujący tłum wygląda niecierpliwy. Pójdź, kapitanie, ojcze drogi, pod twoją głowę rękę kładę. To sen, żeś ty na pokład padł, martwy i blady. Nie odpowiada mój kapitan na białych wargach śmierci piętna. Nie czuje ręki mojej ojciec, nie ma w nim woli ani tętna. Statek osiągnął wreszcie brzeg, rejs jego ukończony. Straszliwych dróg powrócić mógł w zwycięsko w swoje strony. Raduj się, tłumie, dzwonię dźwięcz, lecz ja w żałobie idę pokładem, na który mój kapitan padł, martwy i blady. Po wojnie secesyjnej poeta objął posadę urzędniczą w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Jednak kiedy James Harlan odkrył, że Whitman był autorem cyklu poezji Źdźbła trawy, zawierającego motywy homoseksualne, uznał je za obraźliwe i natychmiast usunął Whitmana z tego stanowiska. W 1881 roku ukazało się dużym nakładem, cieszące się uznaniem już siódme wydanie Źdźbeł. Płynące ze sprzedaży wierszy dochody umożliwiły Whitmanowi zakup domu w Camden w stanie New Jersey. Kolejny wiersz. Siedzę i patrzę. Siedzę i patrzę na wszystkie smutki świata, na wszelki ucisk i wszelką sromotę. Słyszę tajemne łkania młodych mężczyzn w udręce nad sobą, kiedy żałują spełnionego czynu. Widzę pośród pospólstwa matkę poniewieraną przez dzieci, konającą, wychudzoną, w zaniedbaniu, w rozpaczy. Widzę żonę poniewieraną przez męża, widzę zdradzieckiego uwodziciela młodych kobiet. Dostrzegam jątrzącą się zazdrość i nieodwzajemnioną miłość, co się kryć próbuję. Widzę to wszystko na ziemi. Widzę, jak się rozwija bitwa, zaraza, tyrania. Widzę męczenników i więźniów. I śledzę głód na morzu, śledzę żeglarzy ciągnących losy. Który z nich ma być zabity, by ocalić życie pozostałym? Śledzę pogardę i upokorzenie ze strony osób butnych wobec robotników. Biedoty, wobec murzynów i innych takich. Na wszystko to, na całą tę niekończącą się nędzę i męczarnię, siedzący patrzę. Widzę, słyszę i milczę. Mimo dużej aktywności zawodowej, Whitman przez większość część swojego życia pozostawał w ubóstwie. Mieszkał w maleńkim, wynajętym pokoiku bez pieca. Pogrążony w problemach zdrowotnych, poeta zmarł 26 marca 1892 roku w wieku 73 lat. Pochowany został w prostym grobowcu, który sam zaprojektował. Pozostaje jednym z najwybitniejszych poetów drugiej połowy XIX wieku. Whitman w swojej poezji odrzucił tradycyjny miernik i rymik. Zamiast tego grał ze strukturą i formą. Śmiało pisał w pierwszej osobie i pewnie wyrażał uczucia oraz rzeczywistość, zarówno tą piękną, jak i tą niesmaczną. Wielokrotnie pisał o transcendencji duszy i o regeneracyjnej mocy natury. W wierszach takich jak Song of Myself chwalił wzajemne powiązania wszystkich stworzeń. Poruszał tematy takie jak płodność, miłość, śmierć, zmysłowość, którą wówczas szokował wielu czytelników. Innowacyjny styl Whitmana zmienił oblicze poezji i zainspirował fundamentalną zmianę od tradycyjnych form poetyckich z poprzednich wieków.
Wiersze Walta Whitmana tłumaczyli na polski m.in. Stefan Napierski, Czesław Miłosz, Ludmiła Mariańska, Krzysztof Boczkowski, Stanisław Barańczak, Andrzej Szuba i Ryszard Mierzejewski. I na koniec chciałabym przeczytać kolejny wiersz. Żegnaj moja wyobraźni, żegnaj moja wyobraźni, bądź mi zdrowa, żono moja. Moja miłości, odchodzę i nie wiem na jakie drogi. Na jaki los, czy ujrzę Ciebie jeszcze? Żegnaj mi więc wyobraźni. Na zakończenie pozwól mi obejrzeć się za siebie. Już coraz ciszej, coraz słabiej zegarek we mnie tyka. Odchodzę, już zapada zmrok, ustaje bicie serca. Żyliśmy długo razem, pieścili się, cieszyli, rozkosznie. Czas się rozstać, więc żegnaj wyobraźni. Lecz pozwól, pozwól jeszcze nie spieszyć się tak bardzo. Żyliśmy długo razem i przenikali w siebie, aż staliśmy się jednym. Skoro więc umieramy, to umieramy razem. Tak, zostańmy jednym. Skoro idziemy dokądś, powędrujmy razem przyszłości na spotkanie. Być może radośniejsi, bogatsi się staniemy, czegoś się nauczymy. Być może wreszcie moją prawdziwą pieśń zapowiesz. Kto wie, może tak będzie. A może to Ty właśnie wrota śmierci otwierasz? Odsuwasz rygiel albo na zawsze go zasuwasz? Żegnaj i razem witaj, moja wyobraźni. I tym wierszem kończymy nasz cykl poezji z Waltem Whitmanem. Bardzo dziękuję. Zapraszam do obejrzenia wszystkich odcinków, do zasubskrybowania naszego konta i do zobaczenia na następnej kolacji.